Dzień dobry. Raz, dwa, trzy. Mogę w odsłuchy? Witajcie serdecznie na czwartej edycji, na piątej edycji festiwalu Nie Zabijaj. Sołtys wsi, Jerzy Famuła. Tych młodych trzeba stąd jak najszybciej przepędzić. Oni są kotlety sojowe będą robili. Zarażą nas żółtaczką i AIDS. Słuchajcie, mieliśmy mnóstwo problemów, zanim ten festiwal udało nam się zrobić. Mieliśmy mnóstwo problemów z władzami miasta Praszki, z władzami wsi Jastrzygowice, ale wreszcie udało się tutaj postawić trzy sceny, zaprosić niesamowitych ludzi, czyli was wszystkich, 36 zespołów, po to, żebyśmy mogli się tutaj bardzo pozytywnie bawić. Chodźcie, moja ekipa, na scenę. Zapraszam was wszystkich bardzo serdecznie. Paweł, chodź też. Zapraszam także człowieka, który jest tutaj niejako z urzędu. Panie Tomku, zapraszam. Słuchajcie, policja jest z nami na naszym festiwalu i nie wystraszyła się. Ten człowiek przyszedł do mnie kilka dni temu po to, żeby obejrzeć ten teren. Jest komendantem policji w Oleśnie i powiedział, żebyśmy się tu pozytywnie bawili. Czy podtrzymuje pan to, że nie boi się pan młodych, pozytywnych ludzi, którzy przyjechali na festiwal po to, żeby w pokoju się bawić, że nie są żadnymi narkomanami, ludźmi, którzy nie są satanistami, nie są negatywnymi osobami, tylko przyjechali tutaj, żeby bardzo pozytywnie się bawić? Ja tak już wcześniej powiedziałem, będąc tutaj na rekonesansie dwa dni temu, bardzo się cieszę, że znalazła się grupa ludzi, która w postaci m.in. pana Tomka, która chciała stworzyć wam alternatywę takiej miłej i mam nadzieję, że do końca bezpiecznej, fajnej zabawy. Tym samym z mojej strony, no cóż, życzenia naprawdę bardzo fajnej, udanej zabawy. No. I tym samym przy okazji apel, żeby rzeczywiście wszyscy, którzy tutaj przyjechali się bawić, zadowoleni, radośni, cali, zdrowi, wrócili do domu. Życzę wszystkim wszystkiego dobrego. Wielkie brawa, to jest komendant policji. Policja jest z nami. Marzyłem o tym, żeby był festiwal, na której po prostu policja przychodzi i nie przychodzą tutaj po to, żeby gonić nas, tylko żeby być z nami, żeby dbać o was bezpieczeństwo. Z mojej strony zapewniam, że naprawdę, tak jak powiedział tutaj pan dyrektor festiwalu, nie jesteśmy po to, żeby wam tą imprezę utrudniać, tylko po to, żeby rzeczywiście wszyscy tutaj byli bezpieczni. Pozdrawiam. Dzięki wielkie, komendant policji w Oleśnie. Fajnie, że jesteście z nami. Jest także z nami Paweł Sito, który rok temu przybył w bardzo trudnym dla siebie czasie na nasz festiwal. W trudnym czasie przybyłeś rok temu na nasz festiwal i zostałeś z nami. Jesteś w tym roku także. Czy muzyka alternatywna będzie kiedyś obecna w mediach? Witam was serdecznie, pozdrawiam was. Widzę, że coraz więcej osób przychodzi i będzie pewnie ich bardzo dużo. Niech żyją wszystkie wolne festiwale, niech żyje wolna muzyka w Polsce i niech żyją ludzie wolnego myślenia. Mamy nadzieję, że cały czas to będzie trwać. Że to ma trwać. Niech żyje pozytywna akceptacja, niech żyją tacy wspaniali ludzie jak wy. Bawcie się pozytywnie, pokażmy sołtysowy wsi Jastrzygowice, że nie ma tu satanistów, że nie ma tutaj ludzi, którzy chcą niszczyć, wbijać narkotyki w ziemię. Słuchajcie, paranoja. Facet mówi, że ludzie będą mu strzykawkami wstrzykiwali w ziemię narkotyki. Czy narkotyki są tak drogie, że kto by je wstrzykiwał w ziemię? Moja ekipa cały rok pracowali bardzo długo, żeby ten festiwal się odbył. Więc witam was jeszcze raz serdecznie. Bawcie się pozytywnie. Piąty festiwal Nie Zabijaj. Duża scena. Uważam ją za otwartą. Cześć. I THCX. Tam, gdzie wskazuje drogowskaz. Wszystkich.